kochani, jak to jest ważne wyrastać w rodzinie wierzących rodziców, kochani. Ja tego nie miałem w domu. Musiałem wyrastać, oczywiście nie w alkoholowej rodzinie, ale kochani, bez alkoholu nie odbyło się w tej rodzinie nic. Czy urodziny, czy chrzciny, czy obojętnie, czy pogrzeb. Musiała flacha być, zawsze się piło. Wzrastałem ze świadomością tym, że to jest dobre. Wiecie, to jest dobre, bo tak się człowiek luźniej czuł, fajnie się czuł i myślał, że kiedy dorastałem, już byłem już, można powiedzieć, 19-20 lat, do wojska szedłem, byłem już alkoholikiem. Co, tego nie wiedziałem. Jakby mi ktoś powiedział, że jestem alkoholikiem, to by miał ze mną do czynienia parę tam rzeczy. Ale chcę powiedzieć, kochani, w wojsku się nauczyłem jeszcze bardziej bić, bo nauczyłem się w wojsku grać na gitarze. I też nie wiedziałem, że to jest dar od Boga, popatrzcie się, że człowiek posiada dar, a nie wie człowiek, że to od Boga wszystko jest. I musiałem grać, nauczyłem się w wojsku grać, a to w krótkim czasie, już do kasyna, już to i tam, żebym się nauczył niesamowicie pić. Przyszedłem do domu już jako taki utwierdzony alkoholik. Założyłem sobie zespół, tu grałem po tych górach, tu tam Jaszowiec i te wszystkie, i Stewna Koniaków. Musiałem się poniewierać, kochani. Poznałem żonę w Jaszowcu, w domie w Czasowym. Ożeniłem się, dwójkę dzieci mamy, no, znaczy nie dzieci, dwie córki mamy, bo dzieci to jest para, ale mamy dwójkę, dwie córki. I kochani, wzrastałem, żona mnie tak wzięła w ten czas jako muzykanta, ale wiecie, patrząc na mnie, to widziała, że widziała mnie też w kościele, wiecie, tam przy organach, w chórze kościelnym śpiewać. I to, wiecie, jej tak przyszło, to musi być dobry jakiś człowiek, musi to być, bo jak już w kościele, w chórze śpiewał, to może być dobrym człowiekiem. Ale ja już byłem w ten czas alkoholikiem, kochani, tylko maseczka, ta maseczka, która tak człowieka, wiecie, przysłania, to jest to, że jak coś człowiek powie, a ktoś mi coś nie uwierzy, wiecie, to znaczy, że jest wrogiem moim. Także żona musiała w to uwierzyć, że ja jestem porządnym człowiekiem, ale to nie trwało długo, bo to wyszło zaraz jakoś pół roku po ślubie. Już widziała, co jest, że nie jest, że jest źle. I stało się, kochani, że tak się staczałem dosyć szybko już po tym, szybko, do 45 roku. Możecie wiedzieć, to jest szmat drogi pijaństwa, prawie że 25 lat pijaństwa. I to mocnego pijaństwa, bo tak na muzyce nie było ani jednej muzyki, żeby nie było coś wypić. Zresztą to nie było mowy o tym, żeby człowiek nie wypił. Kiedy człowiek witał gości na dancingach, to musiał mieć setę za skórą wlaną, żeby jakieś słowo ze siebie wydobyć. I kochani, tak się staczałem, że już później pijany jeździłem z Istebnej przez 12 lat z Istebnej. Popatrzcie się, jak tam jest daleko do Istebnej. Na MZ-ce jechałem do domu i przyjeżdżałem do domu, czasami nie wiedziałem, gdzie mam motor. Rano się pytam żony, czy ja mam motor. Ja nie wiedziałem, jak przyjechałem z Istebnej. Chcę wyobraźcie, jaki człowiek to musiał być pijany. Ale to nie wiedziałem o tym, że to była Boża ochrona już nad człowiekiem pijanym. Popatrzcie się, Bóg mnie już w ten czas widział. To jest napisane, że Bóg wybiera człowieka przed założeniem świata. Ja tego w życiu nie wiedziałem, bo tak, nie czytałem Biblii, nie czytałem Słowa Bożego. I wiecie, tak już było dalece, że musiałem naprawdę, żona już poszła do takiego lekarza. Pracowałem później tu na zawodzie, w szpitalu. Przez prawie 30 lat przepracowałem i żona tam poszła i pewnego wierzącego doktora się zapytała, panie doktorze, co ja mam zrobić z moim mężem? Strasznie piję. Wiecie, co on mi powiedział? No jak co może powiedzieć chrześcijanin takiej kobiecie, która przyjdzie bezradna. On jej powiedział tylko jedno zdanie. Pani Nogawczykowa, niech pani użyje kolan do tego. Od pewnego czasu żona zaczęła się modlić przy łóżku. To ja nie wiedziałem o tym, że ten lekarz do niej tak powiedział. Potem wyszło, jak żeśmy się nawrócili. Ale
ona przez rok czasu była na kolanach przy łóżku, zawsze wieczorem się modliła i ja myślałem, głupio babo, ja już też mam trochę roków, po co ty klęczysz na kolanach, jak ja sobie mogę legnąć i też się pomodlić, Ojcze nasz, i też mu wszystko z Bogiem załatwione. I kochani, i było tak, że ona, wiecie, wytrwała, ten rok czasu wytrwała na tych kolanach. Doszło do tego, że ona, przyjeżdżam z wesela, żona mi mówi, wiesz co, Karolu, jest taka ewangelizacja w Dzięgielowie, jakbyś mógł nam pojechać, no to wiecie co, ja już miałem dosyć tego alkoholu. Ja miałem dosyć tego, że dzieci się mnie bały, że dzieci uciekały przede mną. Jeszcze żona ich napuszczała przeciwko mnie. Wiecie, to było straszne. To było straszne. Ja dzieci lubiłem, ja dzieci kochałem, no. Te córki kochałem. No i one tak wzrastały, widząc już ojca takiego pijaka. No i tam w tym Dzięgielowie usłyszałem słowo, wiecie, to słowo było do mnie przygotowane tam. Ja nie wiedziałem, po co tam jadę. Ja myślałem, no i pojadę tam, bo ładnie śpiewają tam jeszcze. Piotruś też był jeszcze, śpiewał tam już na przodzie. Myślę sobie, Piotruś, ja z nim do szkoły chodził. On tam na przodzie śpiewał, to co? Gdzie on się tu znalazł? Jaki, co to, co za sekta jest? Co to tu jest w tym Dzięgielowie? Ale wiecie co, no i doszło do tego, że ten właśnie Kamlejson, taki Hindus przyszedł i powiedział mi prawdę, że możesz przyjść do Boga taki, jako jesteś. Nie musisz się poprawiać. Bóg nie chce poprawiaczy. On nie chce żadnego takiego, który by chciał sam się poprawić. Przyjdź z tym, co masz. To złóż przed Bogiem. Przecież to, co było na krzyżu wypowiedziane, na krzyżu było wypowiedziane, Pan Jezus powiedział takie znamienne słowo. Wykonało się. Jak myślicie, do kogo się wykonało? Zbawienie się wykonało do człowieka tam na krzyżu. I człowiek tego, to człowiek to lekceważy. Ja tu musiałem przez 45 lat lekceważyć krzyż Chrystusa. Zlekceważyłem to. To znaczy wiedziałem wszystko, bo te święta, to wszystko się odprawiało. Oczywiście z alkoholem, to wszystko. Do 45 roku. I popatrzcie się, tamto, to słowo wykonało się, było dla mnie zawołane przez Pana Jezusa. I tam w tym Dzięgielowie zawołałem ja do Boga. Słyszałem, że mogę taki przyjść, jako jestem. Ale ja co tu zrobić, kiedy człowiek ma zespół czteroosobowy po Danzigach, to taki, to wszystko, ta opaka zgrano do pijatyki, do wszystko, do cudzołóstwa, do wszystkiego. Ta opaka zgrano była. A co tu teraz robić? Wiecie, takie myśli przechodzą. Co tu teraz? Teraz wyjść, możesz taki przyjść, jako jesteś. Wyjść. I to słowo ciągle wyjść. I to było tak, bo parę razy to wezwanie. Kochani, wyszedłem do przodu. I co się stało, kochani? Przychodzi brat, co chcesz, dlaczego wyszedłeś? Ja mówię, no chciałbym zmienić życie. No to powiedz Bogu. Powiedz to Bogu. Ale jak to, co mu powiedzieć? No jak mam, nie widzę nikogo, ja mam z nim rozmawiać. Wiecie, to taką wiarę człowiek miał, że co tu zrobić? No i kochani, tak sobie myślę. No wystarczy tylko powiedzieć jedno zdanie. Kochani, jedno zdanie Bogu wystarczy. Ze serca wołane, nie przez usta, bo usta mogą pluć byle co. Ale jeżeli serce woła, do mnie dotarło to, że zawołaj do Boga tak. Boże, weź mnie takiego, jako jestem. On mnie zabrał. Jechałem z Dzięgielowa, jechałem do domu. Ja wiedziałem już, kochani, ja wiedziałem już, że nie będę pił. Nie wiem, skąd się to wzięło. To już było z góry mi dane do mojego serca. To serce się otworzyło, a Bóg włożył w to serce momentalnie takiego ducha, że już byłem pewny tego, że jestem wolnym człowiekiem od przekleństwa. Teraz przychodzę do pracy. Byłem takim hersztem do pijatyki we warsztacie. Przychodzę i już pierwsze hasło, po ile dzisiaj dajemy, nie ma. Ja mówię tak, muszę powiedzieć prawdę i mówię prawdę. Przyjąłem Pana Jezusa Chrystusa i On jest moim Zbawicielem, już pił nie będę. O, Karol do sekty wstąpił. Już pierwsze takie hasło we warsztacie i stało się, kochani, że zobaczymy, uwidzimy, ile razy jesteś już przestępował, a znowu żeś przyszedł i znowu żeś pił, palił, przeklinał. Przecież te usta przeklinały tak strasznie, że to już było, mnie to samemu zawadzało już
w tych ustach. Mnie to po prostu... Ja nie mogłem sobie zdać, ile razy, dwa razy musiałem zaklnąć, żeby coś konkretnego powiedzieć, wiecie. To nie było, to było straszne. Popatrzcie, Bóg to wszystko zabrał. To była wolność natychmiastowa. Kiedy człowiek woła, moi kochani, szczerze do Boga, Bóg jest tak, tak wspaniały, tak dobry, że on wysłuchuje. Popatrzcie, moi kochani, moja żona stała koło mnie, oddała życie Jezusowi. Teraz córki, córki oddały życie Jezusowi. Teraz mam zięcia jeden na statku jest, pływie po Morzu Śródziemnym. I kochani, on oddał życie Jezusowi. Też miał kłopoty. Rozmaite kłopoty miał, ale kiedy to wyznał, moi kochani, dzisiaj naprawdę jest wolnym człowiekiem, pływa i tam ewangelizuje teraz po tym Morzu Śródziemnym. No i dzisiaj jestem wolnym człowiekiem, kochani. Cały dom jest szczęśliwy i dlatego może jest tu ktoś w takiej rozterce, który sobie nie może dać rady ze życiem. Kochani, powierz Panu drogę swoją i zaufaj Mu. A on dopiero wszystko dobrze uczyni. Niech was Bóg błogosławi. Będzie wezwanie na pewno. I wiem dobrze, że tu jest Duch Święty dzisiaj, tu jest Pan Jezus. I on dzisiaj patrzy każdego, do każdego jednego serca puka. Otwórz się na Pana Jezusa. Amen.